Przed wami nowa skrzynia Star Wars, która została dodana w ostatniej aktualizacji. I to właśnie tylko i wyłącznie tej skrzynki będziemy mogli używać do tego, żeby wygrać grę. Czy nam się uda? Oglądajcie film do samego końca. Pamiętajcie jeszcze o kodzie Ebela w sklepie, a teraz zaczynajmy. Na samym początku musimy się zastanowić, gdzie takie skrzynki możemy znaleźć. Ja wszedłem sobie na mapkę Fortnite GG i pierwsze skrzynki, które będziemy mieli, będą dokładnie w tym miejscu. Co ciekawe, jak oglądaliście na głównym kanale, było bingo, gdzie właśnie odkryłem również te bazy. Na każdej bazie mamy po dwie skrzynki i dzięki temu są przedmioty dla mnie, jak i dla Zakrzaka, bo Zakrzak też jest z nami. Siemano, Zakrzak. Hello widzowie, dzień dobry. Powiem wam szczerze, że ja nawet nie wiem, co jest w tych skrzynkach, więc nie wiem, czym będziemy grali, więc nie wiem, czy będzie łatwo, czy ciężko. Pewnie w sumie duża część z was też nie wie, bo ja na przykład tej skrzynki jeszcze nie otwierałem. Na pewno nie możemy lecieć tam, gdzie jest niebieska flara. Niebieska flara świadczy o tym, że tam poleci dużo ludzi właśnie na tego nowego bossa, na kuszę, żeby dostać tą kuszę, ale kusze lecą również ze skrzynek. I ja na taką kuszę dzisiaj liczę, ponieważ kusza jest najbardziej zepsutym przedmiotem. Jak chcecie się dowiedzieć dlaczego, oglądajcie film koniecznie do samego końca. No i naszym głównym celem jest wygrać grę, pamiętajcie. Także tak jak mówię, oglądajcie do samego końca i zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ja już tutaj dolatuje i faktycznie jest ta baza. Mamy szczęście, chociaż w sumie one pewnie zawsze się respią, więc dobrze, że ją zaznaczyłeś. I teraz tak, na samym początku weźmy sobie może jakąś broń i wyeliminujmy tych strażników. Tylko nie ma tu broni. Dobra, mam karabin. Widzowie, klepnijmy ich, żeby nam nie strollowali. Jeden, drugi, do widzenia i otwieramy nasze skrzynie. Zobaczcie, z nich lecą mityki i te mityki musimy na razie sobie niestety odrzucić, no bo ich używać nie możemy. Oczywiście Zakrzak też tutaj wyrzucił karabin. Weźmy właśnie, rozbijmy sobie beczki i przechodzimy do pierwszych skrzynek. Skrzynek na mapie jest bardzo dużo, więc będziemy jeździć między miejscówkami i będziemy otwierać różne skrzynki, także tutaj będzie pierwsza dla Zakrzaka. Zakrzak może sobie pierwszy otworzyć. Życzę ci, żeby to była kusza. Widzowie, ja ogólnie chciałbym jakiegoś shotguna dostać. Nie wiem, czy z tego lecą pompy, ale kusza też by była spoko. Blaster, no dobra, no wolę kuszę, ale niech będzie. Widzowie, umówmy się, jako że to jest odcinek na Rafa Plus, czyli na drugim kanale. Zostawcie łapkę w górę, tutaj na szczęście będzie więcej odcinków i dzięki temu też wyleci kusza. Sprawdźmy to i nie wyleciała kusza, więc radzę wam nadrobić tą łapkę w górę. Więc naszym celem, widzowie, jest przejechanie teraz dokładnie w to miejsce, uzbieranie maców i otworzenie kolejnych skrzynek właśnie, które są przy moście. Rafa, śpieszmy się, bo całym blasterem to mi się nie widzi grać. Będę szczery, nie widzi mi się, więc lećmy po te drugie skrzynie. Z tego, co widzę, to tam w oddali mamy samochód, więc do niego możemy sobie wsiąść, zabierzemy go i chyba będziemy się tam od razu kierować. Dlaczego? Dlatego, że może ktoś te skrzynki otworzyć nam, więc im szybciej tam będziemy, tym mniejsza szansa na to, że ktoś trafi na te skrzynki i nam je otworzy, więc wsiadamy i jedziemy. Może jeszcze szybko przez 10 sekund metal tu zbieramy, bo tu mega dużo widzowie w ogóle metalu leci z tych śmieci. To się opłaca zebrać, bo potem będziemy mieli luzik dzięki temu. To jest bardzo dobry plan. Ja tu jeszcze beczki rozwalę i słuchajcie, powiem wam ciekawostkę na temat tego, co widzicie tam z tyłu, ale to później. Ciekawostka jest bardzo duża, więc no tak jak mówię, oglądajcie do samego końca, bo dzisiaj będzie, tylko nie mogę zapomnieć o tym. Ale dobra, lećmy po skrzynki, bo to jest odcinek o skrzynkach. Dawaj Zakrzak, lecimy. Czekaj, czekaj, a co ty tam masz za sobą? Weź powiedz. Nie mogę powiedzieć, ale widzowie, ogólnie stała się rzecz bardzo zła, ale najpierw niech się wydarzy ta bardzo dobra, czyli wygrajmy ten mecz i zbierzmy skrzynki. Ja jeszcze wejdę na mapę, na Fortnite GG i na niej powinniśmy mieć zaznaczone skrzynki. Skrzynek jest bardzo dużo, bo tu mamy jedną, a dwie mamy dokładnie w tym miejscu. No to w drogę, wyruszamy, śpieszmy się, otwierajmy to, bo naprawdę kusza jest 10 razy lepsza od blastera, więc potrzeba nam jej. Ej stary, ja bym tutaj jeszcze się zastanowił, czy tu kogoś nie ma i tutaj ktoś jest. Czekaj, tak, widzę. Dobra, chodź tu. Ty, ej, nie jest to takie złe, tak szczerze. Siemano, byku. Pierwsza osoba leży. W sumie dobrze, że się zatrzymałeś. Ja patrzę jeszcze, czy tu jest gdzieś jego kumpel, ale nie mogę go namierzyć. Chyba trzeba wsiąść w auto i lecieć na kolejne. Stary, jest w tym momencie, co mówiłeś. Wyeliminowałem tutaj drugą osobę. Dobra, możemy teraz lecieć. Zakrzak zebrał nowy samochód. Mamy sporo maców, mamy sporo wszystkiego, więc lećmy na... Aha, tutaj jest chyba flara. Dokładnie tak, tam jest flara, więc tam może być otworzone, ale liczmy na to, że nie. No to lećmy na tą flarę. Cykam się trochę, bo pewnie tam ktoś poleciał. Raczej na 90%, ale może nie wzięli tych skrzynek, bo ja na przykład, stary, nie wiedziałem, że tam są skrzynki, rozumiesz to? Ja tam latałem na flarę, a nie otwierałem tych skrzynek. Ej, dawaj tego ziomka tutaj, dawaj go, stary, weźmy go. Ty, ale ja bym chciał trafić. Dobra, trafiony.
I mamy go. Dobra, jakiś zagubiony ziomek. Chłop przyszedł na grzyby do lasu, widzowie, Rafa go eliminuje. Nie będę tego komentował. Dobra, Zakrzak, zawracaj, lecimy na tamte skrzynki. Tutaj trafiliśmy na jakichś tutaj właśnie grzybiarzy, tak to trochę też wyglądało. Lećmy na skrzynkę, ale tam ktoś się bije. A wiecie, kto tam się bije? Prawdopodobnie bije się tam boss ze szturmowcami. Chyba tak to wygląda. No bardzo możliwe, że to właśnie Czubaka i szturmowcy. Dokładnie, miałeś rację. Czyli skrzynki będą mnie zabrane. Dobra, kasujemy ich i tu z tego co wiem jest tylko jedna skrzynia. Szkoda, że nie możemy... Ej, ale w sumie też by był fajny odcinek, że przedmioty tylko od NPC-ów. No nie, w sensie od niego coś tam kupujemy. Zostawcie łapkę w górę, jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć. Tylko ja się jeszcze tutaj zastanawiam, gdzie jest ta skrzynia, bo ona gdzieś tutaj powinna być. Chyba, a jej nie ma. No to prędko wsiadajmy do auta, jedźmy na kolejną lokację, bo też szukałem i nie widziałem. Ej, przy okazji będziemy mieli tego, kolegę, bota, NPC-a, więc będzie prościej wygrać. Chociaż on i tak za dużo nie robi, no ale powiedzmy, że będzie prościej. Okej, widzowie, kolejna nasza decyzja jest bardzo prosta. Lecimy dokładnie tutaj. Tam prawdopodobnie skrzynki są otworzone, ale tych skrzynek jest naprawdę jeszcze na mapie bardzo dużo, więc mamy je u góry mapy i mamy jeszcze dwie bazy. Tak, zostaną je... Nie, nam zostanie jeszcze baza z Lordem. Ale ty, mamy tu gości jeszcze. Wiesz co, ja może przejadę to... O, to chyba nie przejedziesz. No wiesz co, mi się wydaje, że oni chcą bunkier, więc oni niech sobie wezmą bunkier, a my sobie weźmiemy skrzynki. Tylko żeby były, widzowie, żeby były te skrzynie. No i strzelają, ale słabo, jednak dobrze. Stary, ja mam dla ciebie leczonko. Bum, proszę bardzo, przynajmniej trochę cię tu podleczę. Mam dla ciebie skrzynkę i oni się chyba tu strzelają na bazie znowu. Chyba tak. Ej, to są inni ludzie chyba z blasterami, Rafa. To nie tu. Tak, ale stąd ziomek przechodził. Musimy skasować jak najszybciej tych i otworzyć tu skrzynkę. Mam skrzynię, otwieram, stary. I mam znowu blaster, no to nieźle. Tam jeszcze jedna powinna gdzieś być. Ej, ja mam tu gościa, 90 biało, będzie leżał. Leży. Bardzo ładnie, ja eliminuję tego ziomeczka. Czy jest tu gdzieś jeszcze skrzynka? Gdzie? Jest skrzynka, co będzie? I no nie wytrzymam, blaster znowu, czaisz to? Jaka jest szansa na to, że dostaniemy same bla... Widzowie, to jest pech jak nie wiem co. Panie Zakrzaku, ja proponuję jechać na kolejne skrzynie. Mamy też przed sobą medal, trochę się wystraszyłem. Dawaj za mną, bo tam cię mogą dojechać za chwilę. Stary, wziąłem samochód, jeepa wielkiego, więc lecę za tobą. Kieruj na te skrzynki, mam nadzieję, że no tym razem szczęście dopiszę, co z tą kuszą. Ja dokładnie przyszedłem tutaj po samochód. Dobrze, że Zakrzak go zabrał, bo tutaj go akurat nie ma. Dzięki. Byku, ale my teraz jedziemy na kolejne ostatnie trzy skrzynki. Jeszcze jedna skrzynia była u góry mapy, dokładnie w tym miejscu. W sumie moglibyśmy się rozdzielić, ale może nie kombinujmy. Moglibyśmy, ale może być wtedy przypał, jeżeli ktoś nas dojedzie. Prawdopodobnie wtedy zginiemy na 100%. Czyli teraz kierujemy się tam na dół. Ej, myślę, że stamtąd nie zgarnęli. Ej, stary, a jakby tutaj na daleko trochę ich tutaj coś tutaj popykać? Co ty na to? Dawaj. Dobra, spróbujmy. Wiadomo, z blastera to będzie ciężkie, ale w dwójkę to może wyjść. Ej, patrz, ile tych strzałów jest. Ej, to nie jest takie złe, tylko nic nie trafiłem jak na złość. To nie jest takie złe, tylko gdzie oni są? Dobra, jeszcze, stary, nie odpuszczamy im. Widzowie, te strzały lecą gdzie sobie chcą, powiem wam. Trzy magazynki wystrzelane, nic nie weszło. No ciekawie. Dobra, Zakrzak, wsiadamy na motor, dawaj, 3, 2, 1, go. Może by nam ten ziomek nasz nie wszedł. Lecimy na dół mapy, bo zaraz nie będziemy mieli tam... Chociaż nie, mamy strefę, więc jest luzik. Dobrze by było tych ziomeczków za nas też wyeliminować, bo jak tego nie zrobimy, to zostaną, można powiedzieć, najmocniejsi. Stary, mam 5 apteczek WQ, więc ogółem możemy siedzieć za zonem, szukać tych skrzynek do końca meczu. I wtedy ich pokonamy z kuszą. Okej, widzowie, jedziemy i liczymy na to, że tamte skrzynki będą nieotworzone i że dostaniemy stamtąd kuszę. Mogliśmy sobie wybrać trochę inny challenge, ale wybraliśmy challenge blasterowy. No tylko moim zdaniem to powinno być 50 na 50, czy leci kusza, czy blaster, ale wygląda na to, że blaster ma jednak ciutkę większą szansę. Tutaj możemy zobaczyć, że jest samochód, więc ktoś na tych bazach mógł tutaj być. Ja jeszcze sprawdzę, gdzie... Ej, a to jest za strefą jednak. To jest za strefą, więc dobrze, że ty masz te skrzynki, bo baza, na którą jedziemy, jest dokładnie... O, choinka. Tam. Rafa, jakie skrzynki? Co ty mówisz? Apteczki. A jak ja wstanę rano, to właśnie tak mam, widzowie, nie przejmujmy się, jedziemy dalej i liczymy na to, że nikt tego nam nie zabrał. Dobrze, że mamy motor, bo tym motorem dużo szybciej tam zajedziemy. No 300 metrów, 290, 280, 250, lecimy, widzowie, dawajcie mi kuszę. Wydaje mi się, że tutaj nikogo nie było, tak? Wydaje ci się chyba... Niestety źle, bo są te matce. Nie gadaj, że skrzynki są zabrane. Serio. Ej, nie, jest tu jedna, stary. Dobra, widzowie, kusza. 3, 2, 1.
Wiedziałem, Rafa, bierz, prezent dla ciebie. Dobra, dziękuję w takim razie. Słuchajcie, no to zakrzak dla ciebie podka duża, proszę bardzo. I możemy zabrać sobie motor. I pojedziemy jeszcze na jedną skrzynkę i tam na pewno wiecie, co będziemy mieli. A teraz pojedziemy jeszcze po jedną rzecz i powiem wam o tym, co tam za mną stoi. Mamy chwilę czasu. Komputer mi się zepsuł, crashuje mi Fortnite'a i musiałem się przesiąść na stary komputer, widzowie. I ciężko się przesiąść z nowego, z najlepszego chyba, który się dało kupić, na ten starszy. Ciężko się gra, ale damy radę. Do końca meczu mamy tylko 16 osób. Rafa tu bierze kartę. W sumie ja nie wiem, czy mieliście taki plan, żeby ją zabrać, ale zabierzmy. Zabierzmy sobie tą kartę, wsadźmy do wieży meteorologicznej i rzuciłem ci tam dwie apteczki. Dobra, no to w takim razie ja to zjem. Czyli kolejna strefa jest bardzo blisko, więc możemy wsiadać na motor, jechać, a ty się zakrzak lecz, bo masz bardzo mało. Sprawa wygląda tak, że została jedna skrzynka na mapie i dwie przez nas nieotworzone, które są u samej góry mapy. Tam już nie pojedziemy, więc tak naprawdę jest to ostatnia możliwość na to, żebyśmy mieli coś fajnego. Ale powiem ci, ja już się cieszę, że chociaż jest ta jedna kusza, będziesz musiał naprawdę dzisiaj dać popis swoich umiejętności kusznika, trafić jakieś heady i wygramy mecz dzięki tobie. Gdzie to jest? To jest gdzieś tu. Dobra, zakrzak. Jak jest, to otwieramy i weźmy jeszcze te beczki. Tu widzowie nie ma, w tym miejscu nie ma, na zewnątrz nie ma, nie widzę, żeby było gdziekolwiek. Ale to co oni z nią zrobili? Zjedli ją, czy o co chodzi? Wiesz co, ja jem apteczkę i możemy jechać. No widzowie, no to jest nasz jedyny lód, zakrzak gra bez kuszy, także bardzo mi przykro. No widzowie, mi niestety też jest przykro, ale cóż, nie można zawsze mieć wszystkiego, co się chce. Tak to działa. W sumie moglibyśmy jeszcze wejść tutaj. O, widzę, że zamiana motora. Wejdźmy jeszcze tutaj, bo mamy tutaj apteczkę, mamy ulepszone skrzynki, możemy mieć trochę leczenia. Leczenie nam się na pewno przyda. Też otwieram skrzynię. Ej, nie wiem, 3 razy musiałem kliknąć, żeby się otworzyła, więc trochę to było dziwne. Jakieś leczenie potrzebujesz? Coś? Ja mam wszystko, zostawiłem ci motor w razie czego. Ja mam jeszcze na swoich plecach 3 duchy, więc na spokojnie. Dobra, widzę, wsiadamy na motor, lecimy 12 osób do końca. Ej, czy my to wygramy? Podejrzewam, że zostały jakieś kozaki same prawie. Właśnie musimy na trzeciego mocno tutaj do gości bić. Dobra, zakrzak jest w strefie. Gości mamy tutaj, więc ja ładuję chyba kuszę i... Aha, nie, są trochę za daleko. Szkoda, że nie mamy tej drugiej kuszy, bo naprawdę te kusze są tak mocne, widzowie. Ja już nimi grałem i są świetne, naprawdę bardzo je lubię. Można taki damage zadać, że to jest serio rozwalone. Okej, w takim razie uciekamy do kolejnej strefy, która jest na Olimpie i być może pójdzie do góry strefa, więc wtedy, no, mamy wygraną w kieszeni. No, jakbyśmy zajęli dobrze zona, to masz rację, win w kieszeni. Wejdźmy do samochodu i przejedźmy szybko do strefy. Ej, gościu, Rafa, gościu, jest. Dawaj go, stary, dawaj go, dawaj. Dobra, nawalam, powalony. O, ja wupa. O co chodzi? Nie wiem skąd, nie mam pojęcia, ale chyba pojedziemy w drugą stronę, bo u góry mamy medal, więc robimy sobie tak, patrzcie się, bum, tutaj na dół. I przejazd dołem. Ej, dobry pomysł. Mi się on bardzo podoba. Ja jeszcze sobie zjem apteczkę. Strasznie mocno dostałem, tylko od kogo? Wychodzimy na górę i mamy 2 medale naraz. W sensie, o, pytanie, gdzie strefa? Dobra, strefa u góry mapy, więc przechodzimy i musimy tych gości tutaj, medalowców, wyeliminować. Tylko nie wiem, gdzie oni są. A, widzę. Tu jest gościu. Dawaj go z kuszy. Dobra, ja już go ładuję. Pytanie... Ty, powalony tam ktoś jest? Tylko gdzie jest drugi? Nie widzę. Nie mam totalnie pojęcia. Ej, Ej, 2 na 2? Co? Pod schodami. Stary, musisz spamić do nich. O, żyż, koinka. No, oni wyglądają dobrze, ale wygramy to. No, widzowie, z tego blastera widzicie, no ja spamię, ale co z tego, jak to w ogóle nie trafia tam, gdzie ja celuję, no. Właśnie, on tu jest celowany, nie? On tu jest celowany, stary. Z AWP-y, widzowie, jest wcelowany, no ja tam spamuję. Tylko czemu on nie dostaje ani razu? No, chłopie, zgiń! Ej, dostał mocno! Dostał bardzo mocno! Odmienia, moja ściana! Ajajaj! Wklejka! Nie daj mu się uleczyć, stary! Oj! Rzuć! Jeden, dwójka, stary? Dwójka na mnie! Co jest ty? Widzowie, drugie podejście, sprawdźmy, co mamy. Mam broń w skrzyni, super. Czekaj, co? Jaką broń w skrzyni? Traf tym, ludzie! No, co jest grane? O, jeszcze drugi? Jest. Okej, sprawdźmy w drugiej. Nie mamy kuszy. Widzowie, również otwieram i mamy kuszę. No to jest złota ręka. To jest złota ręka. Druga kusza. Ty, mam jeszcze chłopa tu, nie? Co jest? Składaj go. Halo? Ty, dwójka! Tu jest jeszcze gościu. Uciekaj. I drugi, mam drugiego. Mamy go. 130. Proszę, zgiń. Proszę. Uwaga. Ajajaj.
Ej, chyba zaryzykuję, bo on wydaje się być dobry, a tak dużo dostał. Leży. Let's go, mamy to. Mamy gości, mamy gości, jeden leży. Okej, otwieramy skrzynię i co mamy? Mamy kuszę, mamy wszystko, widzowie, więc teraz tylko wygrać grę. Za drzewem. I dostał dużo. Leży, leży. Jest, jest, jest. 60. Biało. Leżysz. Biało, dostał. Bardzo mocno. Leży 130 dead, biało 66 na hita. A może tak, ty, pa. No może wiesz, może tego wcale nie trzeba badować. Leży, dwójka. Ej, dobra. Biało leży. 66 biało na hita. Ej, a skąd on ma tyle mapców jeszcze? Dobrze. Jo, czy kręcę, ale to był mecz, widzę, łapka w górę, wpadajcie na te filmy, wpadajcie na główny kanał, wpadajcie na mapę Zone Warsów, żeby trochę poćwiczyć.